Dzień dobry Państwu. Z niewielkim opóźnieniem rozpoczynamy konferencje prasowe trzeciego dnia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Organizacyjnie zapowiem kolejne spotkania. O 14.15 konferencja prasowa po seansie Figuranta, o 17.30 po seansie filmu Jedna dusza. A zaczynamy od Lęku i chciałbym przedstawić reprezentację ekipy, która weźmie udział w konferencji prasowej. Sławomir Fabicki, reżyseria. Autorka scenariusza Monika Sobień-Górska. Odtwórczyni głównych ról w filmie Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz. Producenci Apple Film, Wioletta Kamińska, Iza Wójcik, Dariusz Jabłoński. Zacznę od pytania do Sławomira. Kolejny twój film prezentowany na festiwalu w Gdyni. Ważny, interesujący, myślę, i to będzie też opinia państwa, na którą będziemy czekać po tej mojej takiej krótkiej rundce pytań zadawanych całej ekipie. Chciałbym zadać od razu pytanie wam obojgu, Monice i Sławomirowi. Pierwsze to temat, sama historia. Drugie to fakt, że wiem, że Monika wyszła z tym pomysłem w szkole Wajdy i Sławomir był opiekunem rozwoju tego pomysłu. Czy od razu poczuliście taki flow, że to was połączy? Ta opowieść, ta historia, no i ten projekt. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. To nawet nie było skomplikowane, wiesz, to oczywiście jestem wykładowcą na kursie scenariuszowym Script w Szkole Wajdy. Monika przyszła z pomysłem na film, to był jeszcze pamiętam krótkometrażowy chyba. Przepraszam bardzo, czy mógłby pan zmienić mikrofon, bo coś gumi, że tak powiem. Proszę bardzo. Myślałem, że to ja brumię. I Monika zaczęła pisać kolejne wersje, kolejne drafty i po skończonym kursie powiedziałem, że jestem bardzo zainteresowany wyreżyserowaniem tego filmu. Tak to się w ogóle zaczęło. Robię filmy rzadko, ale jeżeli robię, to takie filmy, które głęboko mnie poruszają od serca, muszą we mnie wzbudzić emocje i wzbudzić jakby myślenie. A ten scenariusz to wszystko uruchomił we mnie, więc dlatego chciałem ten film zrobić. Dla mnie to była taka niespodzianka, szczerze mówiąc, że Sławek będzie zainteresowany, bo trzymał to długo chyba dla siebie. Opiekunem moim w szkole Wajdy właśnie nie był Sławek, tylko Daniel Hasanowicz. I Sławek, wydaje mi się, że też nie wiem, czy nie chciałeś mi tego za wcześnie mówić, czy no taka była twoja strategia. Dowiedziałam się o tym już po ukończonym kursie w szkole Wajdy. Bardzo byłam zadowolona z tego. Natomiast tak jak wspominam, nie wiedziałam o tym, że Sławek ma takie plany wobec tego scenariusza. Była to dla mnie wielkie wyróżnienie, nagroda. I ten scenariusz nie był jeszcze wtedy gotowy, ale był gotowy treatment już po roku pracy. No to teraz pomówmy jeszcze o tematyce. Film o dwóch kobietach, o pokonywaniu lęku, a zarazem podejmowaniu najtrudniejszych decyzji, bo decydujących właściwie o tym, jak dalej ma wyglądać i jeżeli w ogóle ma wyglądać to, co po nas, czy ta droga, która się definitywnie kończy. Pytanie o kaliber, który
tego rodzaju refleksje ewokuje, prowokuje do zadania tego rodzaju pytań i niemożność, a zarazem zwizualizowanie możliwości udzielenia odpowiedzi. Więc zanim oddam głos aktorkom, a potem producentom, chciałbym zapytać ciebie, Sławku, o tę drogę i też o wybór, bo myślę, że to absolutnie poza scenariuszem warunkowało czy przesądzało o tym, jak ten film będzie wyglądał i czy się uda, czyli o decyzji obsadowej. No, jak powiedziałem, no, mnie interesują tematy ludzi, którzy są jakby podstawieni pod ścianą. To znaczy wszyscy, każdy z nas spotka się lub spotkał się z odejściem bliskich, z emocjami, z lękiem, ze wszystkimi obawiami, które się z tym wiążą, z cierpieniem, z bólem. I poprzez ten film właściwie zadaję pytanie, gdzie przebiega granica wolności decydowania o życiu drugiego człowieka, czy ja mam prawo decydować o życiu drugiego człowieka, czy też nie mam prawa, czy można decydować też o swoim odejściu, czy nie można. Ja zadaję pytania, ponieważ to dotyczy nas wszystkich. Dotyczy nas wszystkich i będzie dotyczyło nas wszystkich. Jeżeli chodzi o obsadę, to w 2017 roku reżyserowałem czytanie performatywne w Szkole Wajdy właśnie z Magdą i Martą. I po tym czytaniu to już byłem na 100% pewien, że one muszą to zagrać. Po prostu już sobie nie wyobrażałem innej obsady. To jakby ktoś mi zabrał je, to bym się chyba rozpłakał. Tak mi się właśnie wydawało. Małgorzata i Lucja, Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz jest w tym waszym duecie. Ponownie zagrałyście siostry. Parę lat temu miałem przyjemność prowadzić z wami spotkanie po seansie filmu Tomasza Wasilewskiego, gdzie również byłeś, Zjednoczone Stany Miłości, gdzie również byłyście siostrami. Tu są inne siostry, ale to, co wydaje mi się jest w tej waszej pracy wyjątkowe i niezmiernie ważne, jest to zasługa i scenariusza, i reżysera, i wszystkiego tego, co dookoła, to ta niejednoznaczność tej relacji, że to nie jest ofiara i zwyciężczyni, że to nie jest przegrana i wygrana, tylko to wzajemnie fluktuuje i te wasze wzajemności są migotliwe. Chciałbym zapytać też o doświadczenie, bardzo ważne, zawodowe, ale mam prawo przypuszczać również ludzkie doświadczenie dla was, tym bardziej, że jak czytałem w materiałach prasowych chronologicznie, co jest też rzadkością, ten film powstawał, więc ta podróż była realna. Bardzo proszę. To może ja pierwsza jako starsza siostra. Tak, to było bardzo komfortowe, że w zasadzie w większości kręciliśmy ten film chronologicznie, jadąc, zaczynając w Polsce, potem przejeżdżając przez Niemcy i kończąc w Szwajcarii. To się bardzo rzadko zdarza i to bardzo oczywiście pomogło. Ale też ja też jestem bardzo wdzięczna za ten duet i za to, że mogłam się ponownie spotkać z Martą, bo rzeczywiście jest między nami jakiś rodzaj więzi, chemii, która najwyraźniej przenosi się na ekran. Trochę sobie też nie wyobrażam kogoś innego w tym. Oczywiście poza pracą na planie, poza graniem scen, poza przygotowywaniem i rozmowami, próbami, budowaniem tych postaci, spędziłyśmy też po prostu bardzo dużo czasu razem w trakcie zdjęć, pomiędzy nimi, po zdjęciach, w pociągach, w hotelach, oczekując na zdjęcia, w przerwach i rzeczywiście nasza relacja w filmie jest bardzo szorstka, aczkolwiek robi się bliska na koniec. A u nas jest bliska prywatnie, na szczęście nie jest w ogóle szorstka. Bardzo się lubimy chyba i bardzo lubimy ze sobą pracować. I ja rzeczywiście bardzo jestem wdzięczna za tę ponowną możliwość. Tak. Myślę, że teraz tak mi przyszło do głowy, że z tej naszej relacji pozaplanowej można by było nakręcić jakby drugą część tego filmu. To tak w ramach żartu. Ja myślę sobie, uknąłyśmy w trakcie tych zdjęć taki termin, że to jest taki dwugłowy smok. I ja tak osobiście to odbieram, że rzeczywiście chyba złamałyśmy wszelkie stereotypy, mam wrażenie,
o spotkaniu dwóch aktorek w jednym kadrze. Byłyśmy bardziej jak takie koło zębate, które pracuje jedna na drugą i jedna bez drugiej nie istnieje. I ten scenariusz też jest, mam wrażenie, tak napisany, że po prostu one się w sobie cały czas odbijają. I ja również jestem wam bardzo wdzięczna za tę możliwość tego spotkania z Magdą. No naprawdę przeżyłyśmy coś wspaniałego. Może nie jest to łatwy film, ale proszę mi wierzyć, naprawdę mamy kawał fajnej podróży za sobą. Bardzo dziękuję i zanim państwu oddam głos, jeszcze pytanie do Apple Film. W ogóle to się cieszę, że Apple powrócił na festiwal w Gdyni. Jeszcze jeden ważny film w konkursie, czyli Imago. Jutro, tak? Jutro jest pokaz? W piątek. W piątek Imago, Olgi Hajdas. I pytanie o tę drogę i realizacyjną, która jest o tyle interesująca, ale też i skomplikowana, że o czym wspomniała Magda, realizacja chronologiczna to jedno, ale też zaproszenie do koprodukcji dwóch krajów poza Polską, Szwajcaria i Niemcy, też część ekipy, zdaje się, że charakteryzatorka pracowała z Krzysztofem Kieślowskim w Czerwonym. Opowiedzcie właśnie, Apple znane jest właśnie z koprodukcji w dużym stopniu, o zbieranie funduszy czy zachęcanie inwestorów spoza Polski do dołączenia do tego projektu i to, czy to również się łączy z międzynarodową dystrybucją. Nie wiem, kto chce opowiedzieć. Darek. Po pierwsze, dziękuję, że jesteś uważnym krytykiem, bo rzeczywiście 11 lat Apple Film Production nie było w Gdyni. Po filmie Po kłosie byliśmy zbanowani, nie mieliśmy dostępu do publicznych pieniędzy i do tej pory jesteśmy wykluczeni z telewizji polskiej. Natomiast myślę, że straciła na tym polska kinematografia, ponieważ my, wykorzystując wszystkie kontakty, staramy się pomagać polskim reżyserom i dobrym pomysłom. Dobrym ludziom i dobrym pomysłom. I ten pomysł Sławka, kiedy do nas przyszedł z tym tekstem, po prostu nas przewrócił. To świetny scenariusz, Monika. Bardzo ci dziękujemy za to. To niebywałe. Nie mogliśmy uwierzyć, że to twój pierwszy tekst. Sławka, filmy zawsze lubiliśmy. Uważamy go za jednego z najlepszych ludzi w kinematografii w tym kraju. No, a z Magdą i z Martą zawsze marzyliśmy, żeby pracować, więc to wszystko było bardzo oczywiste, ale rzeczywiście to jest tak, że po prostu robimy filmy w koprodukcji międzynarodowej. W każdym kraju mamy przyjaciół, którzy wierzą w nasze wybory. I po prostu skonstruowaliśmy ten film jak mozaikę, zgodnie z tym, czego Sławek chciał. Że zaczyna się w Polsce, jedziemy później przez wschodnie Niemcy i kończymy w tej niezwykłej Szwajcarii, w tym Lugano, w którym byłem 30 lat wcześniej i marzyłem, żeby tam wrócić, więc miało to jakiś może mały wpływ na to. Ale chcę powiedzieć też o tym, że to była taka sama podróż jak Te siostry. To był bardzo trudny film, bo wszyscy jechaliśmy w tym samochodzie i wszyscy to przeżywaliśmy i wszyscy wiedzieliśmy, że jedziemy do samego końca, do tej kliniki w Szwajcarii. I dlatego ten film jest nasz bliski, bardzo osobisty. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, zapraszam do zadawania pytań, wypowiedzi na temat filmu. Proszę bardzo. Ktoś się zgłasza? A, Andrzej Bukowiecki. Myślałem, że ktoś zacznie przede mną. Strasznie trudno pierwszemu. Dzień dobry, Andrzej Bukowiecki. Nie działa mikrofon. Nie działa mikrofon. Ale słychać wszystko. Ale słychać. Nie, musi, bo to jest rejestrowane online, więc musi działać. Mhm. Raz. Nie, prosimy z drugiej strony mikrofon. Baterijka się wyczerpała. Dziękujemy. Raz. Też nie. Proszę podać. Teraz już dobrze. Teraz już dobrze. Udało się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Andrzej Bukowiecki. Ja nawiązując do tego, co tutaj było mówione już wcześniej, zaraz przejdę do dzisiejszego filmu, ale muszę powiedzieć, że takie sentymentalne wspomnienie
jeżdżę na festiwal od, jak część państwa może wie, od bardzo, bardzo wielu lat. Jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tutaj miałem filmowych, nie mówiąc o dzisiejszym, bo to też do tej kategorii absolutnie się zalicza, to z Wójsławku film z Odzysku, który wspominam jako jeden z piękniejszych, jaki widziałem w całej historii Festiwalu Gdyńskiego w ogóle, Gdańsko-Gdyńskiego. Ale i dzisiejszy też do tej kategorii się zalicza. Właściwie wobec tak znakomitego dzieła i po pierwszym obejrzeniu, właściwie aż, no trudno mówić, no oczywiście komplementy się same nasuwają pod adresem scenariusza. Rozumiem, że debiutu, tak, scenariopisarskiego, reżyserii filmu. Pani, brak słów, dlatego po prostu coś niebywałego, dźwigacie to na swoich barkach, właściwie wypełniając ekran, no cały czas, prawda, pozostałe role są też znakomicie zagrane, wszakże epizodyczne i... To jest aż banał, no powiedzieć, no co, no wielkie, wspaniałe, wstrząsające, cudowne kreacje aktorskie, za które można tylko po prostu się głęboko pokłonić. Lepiej od tych z konieczności przy pierwszym takim oglądzie banalnych komplementów, ale szczerych i naprawdę prawdziwych, zadać, wydaje mi się, dwa pytania. Pierwsze jest takie. Państwo się zdziwią, ale wbrew pozorom ten film tak poważny o odchodzeniu, o widzieliśmy, więc nie muszę tego powtarzać, pożegnaniu, jest filmem w jakiejś mierze gatunkowym. Obejrzeliśmy film drogi, road movie. Jeden z najbardziej nośnych gatunków w kinie. Ten, kto wpadł na pomysł filmu drogi, a to nie byli wcale Amerykanie, chociaż się to przypisuje Amerykanom, bo to jest naród nomadów, Easy Rider, Strach na wróble, genialny i tak dalej. To Andrzeju, są drogi. Do mety. Już do mety. Ale to wymyślili Europejczycy, między innymi Bergman, o którym za chwilę powiemy, i Fellini, La Strada i tam, gdzie rosną poziomki. I pierwsze pytanie jest takie, czy to był też jakiś pani tutaj do scenariusza, taki ukryty zamysł scenariuszowy? Bo przecież można było tę historię opowiedzieć na różne sposoby. Niekoniecznie w tej konwencji filmu drogi, a ten film drogi to nam zrobił, bo dał automatycznie dynamiczną strukturę. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jednak o Bergmana. I tutaj się ten wzór nasuwa oczywiście Szeptów i krzyków, gdzie mamy też siostry, mamy też odchodzenie. Bo wydaje mi się, że pani daje taki celowy, usprawiedliwiony sygnał na początku. To jest scena samookaleczenia tutaj granej przez panią Magdę. I chciałem zapytać, czy to było świadome, czy to jest po prostu dowolne skojarzenie, do którego każdy widz ma jak gdyby tutaj prawo. A ogólnie rzecz biorąc, no, wielkie gratulacje, wielkie, wielkie brawa, wielkie kameralne kino psychologiczne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Ja odpowiem na to pierwsze pytanie dotyczące tego kina drogi. To się rozegrało dosyć szybko, to znaczy mój pierwotny pomysł właściwie nie zakładał tego, to prawda, ale będąc chyba na nim trzecim spotkaniu w Szkole Wajdy, gdzie zaczynałam rozwijać ten projekt, który był naprawdę w powijakach, to znaczy to, z czym ja przyszłam do Szkoły Wajdy, to był jakiś taki zarys, który był oparty na historii takiej, którą usłyszałam, historii prawdziwej, gdzie w 2013 roku dowiedziałam się, że poznałam kobietę, która poprosiła swoją najbliższą przyjaciółkę o to, żeby ta pojechała z nią do Holandii właśnie w takim celu, w jakim jedzie tutaj bohaterka filmu Lęk. I ona nie mogła poprosić nikogo z rodziny, ponieważ rodzina zupełnie odrzucała taką możliwość. Ale to był tylko taki, no taka iskra, coś, co mnie jakoś, powiedzmy, odpaliło fabularnie. Natomiast to, co było dla mnie najważniejsze, to żeby pokazać, no jakby rozwój relacji, to jak taka sytuacja skrajna mogła może tutaj zarezonować w tym przypadku w rodzinie. Bo to, że to są siostry, a nie przyjaciółki, to była akurat sugestia Sławka, który w czasie właśnie takich prac nad jeszcze treatmentem zasugerował, że sprawdź, co by było, gdyby to były jednak siostry, a nie przyjaciółki. No i rzeczywiście tak zaczęłam to próbować pisać i uznałam, że tak jest lepiej. Więc to, że to siostry, to też od razu odpowiedziałam na to drugie pytanie, to przypadek. Znaczy przypadek w kontekście tej inspiracji, o której pan powiedział. Bardzo dziękujemy.
Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Tak, oczywiście. O tak zwany gatunek, czyli film drogi. Proszę państwa, według mnie film psychologiczny skończył się 25 lat temu. Nie mamy filmów psychologicznych, mamy filmy gatunkowe i Ned Haneke opowiada o swoich bardzo ważnych tematach, filmach gatunkowych. Biała wstążka, miłość, Funny Games, to są wszystko filmy gatunkowe, mówiące o bardzo ważnych rzeczach. Dlatego ja wolę, kiedy się mówi o tym filmie, film drogi, ale nie film psychologiczny, bo według mnie film psychologiczny już nie istnieje. To tyle. Taka moja opinia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Być może. To proszę przygotowywać pytania, a ja zadam pytanie o nieobecnego, usprawiedliwionego, jak mi wczoraj mówiłeś, tak, o Bogumiła Gottfriedowa, z którym realizowałeś część swoich dzieł, wspomniany przez Andrzeja Bukowieckiego film Z odzysku, także słynną Męską sprawę, bo to jest niezwykle istotne, że te zdjęcia są właśnie nienachalne. No, jest taki styl Bogumiła Gottfriedowa, charakterystyczny, bo podejrzewam, mogę się mylić, oczywiście to byłby inny film po prostu, gdyby one były z innych pobudek funkcjonowały w tym filmie, inną funkcję dramaturgiczną pełniły, więc chciałbym o tę współpracę i w ogóle o dobór partnerów. Trochę wspomniałam na przykład o charakteryzatorce. Są z nami też, brawa dla was, na sali tutaj teraz autorzy dźwięku, Jacek Hamela i Piotr Lasota. Scenografia, to wszystko niezmiernie ważne. Sławku. Tak, no. Podpisuję się nazwiskiem i imieniem pod taką zwaną funkcją reżyser, ale wiadomo, że nie zrobiłbym tego filmu, gdybym nie miał wspaniałych współpracowników. Moja współpraca z Bogumiłem to już od czasów szkolnych, od słynnej Męskiej sprawy. No to już ćwierć wieku prawie. Prawie ćwierć wieku. Wiedziałem, że potrzebuję do tego filmu operatora, który, jak to mówię, nie zachlapie mi światłem tego, co się dzieje na twarzach aktorek. To znaczy, że te zdjęcia, może zabrzmi to brzydko, co powiem, będą tak zwane użytkowe. Te zdjęcia nie są użytkowe, ale tych zdjęć raczej nie widać. To nie są zdjęcia, na których będziemy, o, ale super zdjęcia. Tam nie ma takich efektów, ponieważ dla mnie oczywiście było bardzo ważne spojrzenie na emocje na twarze aktorek. Jak to państwo zauważycie, pewnie ja nie używam praktycznie planów pełnych albo średnich w filmie. Albo są plany ogólne, albo są plany bardzo bliskie. Nie lubię tych planów średnich. Zresztą Bogumił również. Zgadzaliśmy się z tym. Wychodziliśmy od czegoś takiego jak emocje planu szerokiego. Czyli, że nie wszystkie sceny, które są bardzo emocjonalne, bardzo drastyczne, muszą być pokazywane en face, na zbliżeniu. Ja to nazywam pornografią filmową. Tego nie potrzeba robić, bo widz jest bardzo inteligentny. Widz swoje emocje przekłada na obraz. Bardzo często lepiej jest nie pokazać, niż pokazać. Hopper, Edward Hopper, jest, jak ktoś zna, to wie, że dużo kadrów jest hopperowskich. Jak ktoś zna malarstwo Rembrandta, to też zauważy, że pewien rodzaj kolorystyki użytej w tym filmie jest rembrandtowski. To są wszystko klucze, które mówią do widza, prawda, który jest w jakiś sposób wyedukowany, zna, wie. Bo poza historią dla mnie jest ważny ten emocjonalny, podskórny przekaz. A Bogumił mi to dawał. Oczywiście dziewczyny wiedzą, że my często się na planie kłócimy z Bogumiłem i krzyczymy na siebie i w ogóle jesteśmy... Ale to jest właśnie z tego, że nam bardzo zależy, żeby to, co powstaje, żeby ta emocja przechodziła na ekran. Zresztą Bogumił uczestniczył w próbach z Magdą i z Martą, ponieważ dla mnie jest bardzo ważne, żeby operator wszedł od samego początku w ten proces, czyli żeby rozumiał, nad czym my pracujemy i co jest dla nas ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Inni współpracownicy, Jacek Hamela, znacie państwo, wielokrotnie nagradzany, wspaniały, po prostu mistrz dźwięku, wspaniała współpraca.
kocham tego pana, jest niesamowity, po prostu niesamowity. Magdalena Dupont, też Magdalena Dupont, wspaniała scenografka, od Andrzeja Wajdy. Powiedziała: Sławku, tak, tutaj mam takie, co róbmy to. Jedźmy tam, zobacz, tam to jest. I widziałem w oczach tę pasję, że osoba, mówię Rembrandt, Hopper, o, dobra, wszystko rozumiem, tak, nie muszę tłumaczyć, pokazywać referencji. Martine Felber, wspaniała szwajcarska charakteryzatorka, prawda, dziewczyny, wspaniała. No. Sandra Kowalska, kostiumy, no wiele osób, które pracowały przy tym filmie na ten efekt. Oczywiście pod moją reżyserią, tak, ale to one też dawały z siebie bardzo dużo. Sławku, ja myślę, że warto też przypomnieć aktorki, której tutaj nie ma, która dołączyła na końcu naszej drogi w Szwajcarii, Sabine Timoteo, która jest wybitną szwajcarską aktorką i dla nas jako producentów, a mam wrażenie, że też dla całej ekipy, tu dziewczyny na pewno mogą powiedzieć więcej, Magda i Marta, ale ten anioł śmierci, jak niektórzy mówią o Sabine, która pojawia się w tej trzeciej części filmu, to nie tylko wybór wynikający z koprodukcji, ale też wybór artystyczny. I jak patrzyłam na skład, który Sławek tworzył od samego początku, mówiąc o Magdzie, Marcie, Bogumile, a tak ten ostatni moment, kiedy dołączyła do nas Sabinę, tworząc swoją kreację, to pewnie może więcej Sławek powiedzieć o współpracy, ale warto zaznaczyć również tę postać w naszym filmie. No tak, proszę Państwa, właśnie Sabinę Timoteo. Bardzo długo trwały zdjęcia próbne do roli właśnie Sofii. Nie mogłem znaleźć aktorki. Nasz film, wbrew pozorom tego, że on dzieje się w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, wydaje się filmem drogim, w filmie drogi, ale nie jest to, nie mieliśmy takiego budżetu tak naprawdę dużego. To jest arthouse'owy, artystyczny film. Bardzo długo nie mogliśmy znaleźć tej aktorki, nie mogłem znaleźć tej aktorki, pomimo wielu po prostu castingach przeprowadzanych w Szwajcarii czy też w Niemczech. Aż w końcu nasze szwajcarskie koproducentki zaproponowały Sabinę, mówią, no a może byś spojrzał na nią, nie? Ja od razu patrzyłem, o przecież znam, nagroda w Berlinie, nagroda w Locarno, wielka znana aktorka. Mówię, no ale przecież to jest gwiazda, będzie nas na nią stać? Nie mamy pieniędzy takich. Spokojnie, niech przeczyta scenariusz. Dwa dni przeczytała scenariusz, doszedł feedback. Gram, bardzo się podoba. Tak było. Wspaniała historia. Chciałbym wrócić jeszcze do Małgorzaty i Łucji, do Magdy i Marty. Wiem, że też sporo zainwestowałyście na potrzeby tego filmu. Magda mocno zeszczuplała, też ścięła włosy, Marta musiała się nauczyć jeździć konno, ale to są rzeczy, które wpisane są w rangę roli. Gdybym był, i zawód też, gdybym był aktorem, nie wahałbym się, wiedząc z jakimi twórcami pracuję i jakie to są role, ale wydaje mi się, że o wiele istotniejsze było jednak wejście dla was, trudniejsze być może, chciałbym to usłyszeć, wejście w psychologię postaci, w zrozumienie, o ile dla was to jest do zrozumienia, wyborów tych dziewczyn. Chciałbym, żebyście nam o tym opowiedziały. No, oczywiście budowanie takiej postaci polega na próbie odpowiedzenia sobie na wiele pytań, takich, których na co dzień człowiek sobie zwykle nie zadaje. Ja nie znam na nie odpowiedzi. Też oczywiście musiałam próbować zrozumieć, jak czuje się osoba w takim stanie, jakie towarzyszą jej myśli, czego się boi, na co jest zdecydowana, czy ta decyzja, którą podjęła, jest decyzją ostateczną, czy na pewno jest z nią pogodzona. Jaki to jest rodzaj bólu, który powoduje, że nie chce się już żyć, że nie chce się już walczyć. Nie mam pojęcia, próbowałam sobie to wyobrazić, inspirować się. Oglądałam dużo dokumentów obrazujących, opisujących takie procesy wspomaganego samobójstwa. Patrzyłam na tych ludzi, na tych, którzy odchodzą, na tych, którzy im towarzyszą, na tych, którzy im pomagają w tym odejściu. Nasycałam się po prostu tym światem, próbując go przełożyć potem na język postaci, na język aktorki.
i go wiarygodnie oddać. To są oczywiście trudne emocje, to był mrok, to nie były też jakby proste pytania, proste odpowiedzi albo zero-jedynkowe wnioski wynikające z tego. Tutaj ta relacja też nie jest ani oczywista, ani prosta. Obie te postaci są bardzo złożone, mają wielki dylemat. Jest tutaj mowa o odpowiedzialności, o ciężarze, który się też przerzuca, którym się obarcza osobę, która towarzyszy w takiej podróży. To był po prostu bardzo trudny, ale bardzo ciekawy i można powiedzieć materiał do zagrania marzenie dla aktora. I po tych wszystkich trudach, po wyzwaniach, po bolączkach różnego typu i wyrzeczeniach, tego się już potem po prostu nie pamięta i jest się tylko szczęśliwym, że film ujrzał światło dzienne, może być pokazywany, może być dyskutowany i przede wszystkim, mam nadzieję, taką może wzbudzać emocje. No ja jako, moja postać jako towarzyszka w tej trudnej podróży, ja powiem Państwu szczerze, że miałam taki problem jako osoba, dla której poczucie wolności jest bardzo ważne i zajmuje taką dużą przestrzeń w moim życiu. Ja na początku nie mogłam jakoś tak zrozumieć, jakby dlaczego Taucja nie chce puścić tej Małgorzaty. Jakby dlaczego w niej nie ma jakby zgody na to, że ona po prostu chce odejść i odejść w taki sposób. I kiedy pomyślałam sobie, że właśnie tutaj to jest pewien lęk, który dyktuje taki rodzaj zachowania, i jest to pewien strach właśnie przed odejściem. Można by to nazwać nawet, nie wiem, jakąś taką egoistyczną emocją, która się pojawia przy puszczeniu drugiej osoby. I myślę, że nie ma to znaczenia, czy to jest, jeśli rozmawiamy o śmierci, czy zakończeniu związku, czy relacji, że to jest po prostu bardzo trudne, jakby puścić drugiego człowieka i pozwolić mu odejść, więc dla mnie osobiście, jako dla aktorki, ta walka, którą toczy w sobie Łucja, bo ona ją toczy, była jakimś takim dużym wyzwaniem, ale też taką wielką radością, bo tu jest właśnie materiał do grania. I podobnie jak Magda, jakby jak przeczytałam ten scenariusz, to pierwsze, co miałam, to bardzo duże wzruszenie, byłam bardzo poruszona, ale drugą miałam taką wielką radość, że mam ten scenariusz w ręku i że ta rola została powierzona mnie, bo miałam świadomość tego, że to jest bardzo duży materiał, wspaniały do grania i że będę to robić jeszcze z Magdą, to już w ogóle świetnie. tak, to tyle. Bo gdzieś wyczytałam, że w ogóle jako panieneczka przyjechałaś specjalnie do Gdyni, żeby zobaczyć Magdę Cielecką, tak? Panieneczka, nastolatka. Miałam 17 lat wtedy i przyjechałam. No to jest taka historia o spełnianiu marzeń, proszę Państwa, i o spełniających się marzeniach, bo miałam 17 lat i przyjechałam tutaj z pierwszym filmem, w którym zagrałam jako właśnie nastolatka. Z jakiś epizod zagrałam, ale po prostu reżyser, no tak, chciałam być aktorką i mnie zaprosił. Przyjechałam z nauczycielką swoją na ten festiwal i pierwszy film, na jaki poszłyśmy, Egoiści. Zachwycona wyszłam z tego filmu. Matko, ale kino. Nie wiedziałam wtedy, kim jest Magda Cielecka. Ją zobaczyłam, się kompletnie zakochałam. Tak siedziałam na konferencji prasowej, właśnie też poszłam. Tak siedziałam z takimi oczami i tak, Boże, Boże, chcę być taką aktorką właśnie. Taką. No i proszę, no. Jesteśmy tu razem. Więc to jest właśnie taki mój kawałek o spełniających się marzeniach. Tak. A w jakim filmie był ten epizod? Człowiek wózków Mariusza Malca. Mariusza Malca. Tak, jeszcze wtedy nie mówiłam R. Mówiłam tak. Proszę. Wiesz, ja chcę powiedzieć, że to wszystko, o czym opowiadamy i ta relacja przede wszystkim między Martą a Magdą, to wszystko powoduje, postawię taką prowokacyjną trochę tezę, ale nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, to jest bardzo pogodny film. To jest pogodny film, bo to jest o miłości, która zwycięża ten mrok i ten koniec.
To jest o wszystkich dobrych emocjach. Tam są i przygody, tam jest i śmiech, tam jest i to docinanie sobie takie siostrzane. Także to wszystko jest naprawdę nawet na swój sposób afirmacją życia w największych mrokach. I muszę powiedzieć, że my się wszyscy przyjaźnimy i że wiedzieliśmy dokładnie, co robimy, tak jak pięknie o tym powiedziała Magda. Ja chcę złożyć ogromny hołd wszystkim i przede wszystkim Magdzie, bo muszę powiedzieć, że tak jak Magda dla tej roli zeszła do granicy ryzyka fizycznego, my się o nią naprawdę baliśmy i dyskutowaliśmy ze Sławkiem, czy jej wolno jeszcze dalej iść w tę stronę, czy trzeba ją natychmiast wyciągnąć do tego stopnia, że w dawnym NRD to ja biegałem za produktami spożywczymi i przyrządzałem Magdzie wszystkie sałatki, żeby dokładnie więcej oliwy trochę dolać, żeby już nie chudła po prostu. Także my to wszyscy czuliśmy i to wszystko, to napięcie, ale też i ta miłość, i ta przyjaźń, to wszystko emanuje z tego filmu. Bardzo to proszę. Były takie producenckie podziękowania za ten koncert od was wszystkich. Tak jest, proszę bardzo. Dzień dobry, Łukasz Sowul. Ja mam takie pytanie do pani Moniki i pana Sławomira. Bo na ekranie widać niesamowite porozumienie między aktorkami. I czy wiedząc o tym, kiedy podjął pan decyzję o tym, że akurat pani Marta i pani Magdalena zagrają tę rolę, czy nastąpiły jakieś zmiany w scenariuszu specjalnie dla aktorek? Albo potem na planie filmowym już jakieś istotne zmiany. A drugie moje pytanie jest o postać ojca, nieobecnego w tym filmie, ale on się pojawia w dialogach, w tych rozmowach, że nie cierpiałem, gdy ojciec cię oszukiwał. Czy gdzieś na etapie pisania scenariusza ten ojciec miał się pojawić na ekranie, czy cały czas miał być nieobecny? Dziękuję za to pytanie. Dzięki niemu będę mogła państwu powiedzieć, że ten najpierw treatment miał 49 wersji. Policzyłam to, mam tyle na swoim dysku. Tam treatment, potem scenariusz. Znaczy dzięki temu, że było tyle tych treatmentów, to już wersji scenariusza nie było aż tak dużo, ale też sporo. Więc w którejś wersji był. To znaczy, pamiętam, pisałam dialog. Była taka sytuacja już w tej Szwajcarii, gdzie Małgorzata... No, czekając na Łucję, dzwoni do ojca i była rozmowa ich telefoniczna, ale została ona, zrezygnowaliśmy z niej. Natomiast to jest tak, że one, i też tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedziała przed chwilą Marta o tej wolności, o tym puszczeniu drugiego człowieka. To ma też związek, no bo ja też zbudowałam sobie w głowie całą tę rodzinę tych dziewczyn, kim była ta matka, kim ten ojciec. I że też dlatego tak, wydaje mi się, trudno jest im się nawzajem tutaj jakby uszanować te decyzje i w tej wolności one się tak ciągle te linie przeciągają, bo Małgorzata była kimś w rodzaju matki już po śmierci tej matki biologicznej, kimś w rodzaju matki dla Łucji, a jednocześnie tego ojca w tym domu nie było, bo pracował za granicą i to też powoduje, że te role takie społeczne, życiowe, które wobec siebie pełnią, no że są podwójne, a nawet potrójne i też dla mnie osobiście przy pisaniu tego scenariusza miałam świadomość absolutną tego, jaki on porusza temat i że to jest jakby taki spacer po linii, że to jest bardzo poważna sprawa, ale jednocześnie oprócz tego wspomaganego samobójstwa, tego odchodzenia na własnych warunkach, dla mnie ważny jest ten element, który tutaj w filmie trzyma Łucja, jest po jej stronie, czyli też tego, na ile jakby my, ludzie, którzy odchodzimy z tego świata, jesteśmy chorzy, na ile mamy też prawo angażować innych w swoją własną śmierć. To znaczy, że to też ma pewne swoje konsekwencje, że z jednej strony ta Małgorzata jest taka zdecydowana i ona wie o tym, co ma zrobić, jest pogodzona z tą decyzją, a z drugiej strony też zabiera tę wolność do pewnego momentu swojej siostrze, bo jednak każe jej grać tak jak ona chce. I ja przygotowując się, pisząc ten scenariusz, rozmawiałam z bardzo wieloma rodzinami, osobami, które towarzyszyły swoim bliskim w odchodzeniu i to były osoby w różnym wieku, żegnające też osoby w różnym wieku i to czasami byli rodzice, dziadkowie, to czasami były też dzieci. I bardzo wiele z tych osób mówiło mi o tym, że
ja osobiście nie mam takiego jeszcze doświadczenia, ale mówił mi o tym, że to cała masa, koktajl emocji, że to czasami jest tak, że się tego chorego już, że się go kocha i nienawidzi, że są tak czasami, właśnie to, co mówi Sławek, że doprowadzanie siebie nawzajem do ściany i to zdanie, które też pada w filmie, gdzie Lucja w końcu mówi swojej siostrze, że był taki moment, kiedy chciałam, żebyś już umarła. Wiele osób takich, które towarzyszyły swoim bliskim, w odchodzeniu mówiły o tym i potem miały też wyrzuty sumienia i też o tym wspominały, że jak ci bliscy umierali, to sobie to wyrzucali, ale że to jest cały czas to właśnie balansowanie. No po prostu miłość jest skomplikowana, no jak trochę może to jest banalne, ale chyba po prostu dlatego tak to wygląda, a nieobecność tych rodziców, no to tutaj matka po prostu nie żyje, a ojciec był takim człowiekiem no, żyjącym, ale nieobecnym, chociaż jest fragment, gdzie jest na zdjęciach, no więc jakoś tam figuratywnie istnieje. Ja chciałem jeszcze odpowiedzieć a propos tego tak zwanego pracy ze scenariuszem. Scenariusz jest bardzo ważny, ale dla mnie to nie jest Biblia. Zawsze jestem przygotowany, że wchodzę ze scenariuszem i zaczynam pracę z aktorami, w tym wypadku ze wspaniałymi aktorkami i razem czytamy ten scenariusz, zastanawiamy się, czy rozumiemy, raz, dwa, czy może czegoś nie jest za dużo, przede wszystkim dialogów, bo może to można po prostu zagrać, a nie trzeba o tym mówić. Może trzeba ten troszeczkę przeredagować. W związku z tym ta praca, to jest praca reżysersko-aktorska. Tak się robi. Powiedziałem, to nie jest Biblia. No. Na szczęście miałem wspaniałe aktorki. Mogliśmy przechodzić przez ten proces zarówno przy próbach stolikowych już wcześniej, jak i później na planie, bo też na planie się sporo, prawda, rodziło w czasie prób, kiedy wchodzi ciało, nie? Ciało aktorek i czuć wtedy, czy kłamią, czy nie kłamią, coś im nie pasuje. Mówię, nie, no to niedobre, to niedobre, to nie możemy tego zagrać, to nie tak, Sławek, nie? Ja mówię, no dobra, no spróbujmy inaczej. No i to jest po prostu proces, to jest dochodzenie do efektu. Dziękuję. Dziękuję. Magda? Magda Sendecka, Nowy Tygodnik Kulturalny. Ja mam dwie myśli po tym filmie. Mówiłyście panie i tutaj pojawiał się ten wątek tego rozszczepienia, że jedna z tych sióstr jest zdecydowana odejść, a druga próbuje ją powstrzymywać. Dla mnie to jest taki mechanizm, który bardzo często się pojawia, czy w relacjach, czy takich dwójkowych, czy w grupach, że przeżywanie konfliktu wewnętrznego jest tak trudne, że tak się ludzie dzielą, że jedna osoba bierze jedną stronę tego konfliktu, a druga drugą. Ktoś potrzebuje bliskości i autonomii, no ale w związku jedna osoba napiera na bliskość, a druga na autonomię. I myślę sobie, że tym bardziej Małgorzata może chcieć tego, czego chce, im bardziej powstrzymuje ją Łucja. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to chciałam podziękować za ten film i pani jako scenarzystce i tobie, Sławku, bo myślę, że tytuł jest bardzo ważny tutaj, że my gdzieś żyjemy w świecie, w którym ten lęk przed śmiercią jest represjonowany i gdzieś tam zamiatany pod dywan, a państwo nas zapraszacie do takiej podróży, do towarzyszenia w takiej drodze. No i okazuje się, że trochę jednak ten lęk rozbrajacie, że to jest wszystko do udźwignięcia i niekoniecznie trzeba uciekać przed tą myślą, że wszyscy jesteśmy śmiertelni. Także bardzo dziękuję, że podjęliście ten temat, bo nie jest to oczywiste. Tak, dziękuję. Znaczy, dla mnie to jest film o miłości, wielkiej miłości i o wolności. No, zawsze tak o tym filmie myślałem. O wolności wyboru, żeby dostrzec drugiego człowieka i dać mu wybór. One się nawzajem tego uczą, bo na początku ich miłość jest bardzo egoistyczna. Małgorzata mówi, tak, ja mam prawo, mogę to zrobić, i ty masz mi towarzyszyć, koniec. Łucja mówi, nie możesz tego zrobić, nie możesz odejść, co będzie, kiedy ty odejdziesz, ja będę sama, nie? No, egoistyczna miłość. Natomiast później to się zmienia już w miłość totalnie wyrozumiałą, taką prawdziwą miłość. Proszę bardzo, Andrzej Bukowiecki, podamy mikrofon tutaj. Obiecuję krótko, jeżeli chodzi o szczegóły, bo przedtem był ogólna, a teraz o szczegół. Wspomniałeś o tej pogodności tego filmu i mówiliśmy o zdjęciach Bogumiła. I to jest to, te zdjęcia
pozornie by się wydawało, no filmy o odchodzeniu powinny być mroczne, w ogóle może czarno-białe, no w ogóle jakieś ten... One są jasne. One są jasne. Można by sobie wyobrazić, że tak można by sfotografować komedię, prawda? Jadą na jakieś wspaniałe wakacje. I to jest niesamowicie kontrapunktowo potraktowane, ale chciałam powiedzieć o czymś innym. O majstersztyku, jeśli chodzi o scenę, która pewnie była tematem wielu dyskusji, czyli, no, jakby to nazwać, kulminacyjną, czy tą finalną scenę już samej śmierci. Prawdopodobnie byłoby można ją rozwiązać na 1000 różnych sposobów. Została rozwiązana w sposób, który komuś mógł się wydać banalny, schematyczny i tak dalej, a okazało się to coś fantastycznego. Kadr diagonalny i na pierwszym planie ostra Łucja, pani Marta z jeszcze z, prawda, puklem blond włosów, czyli jak gdyby taki symbol jak gdyby przyszłości, jeszcze jakiegoś życia i w nieostrości. No wydawałoby się banalny, no już jakiś szkolny po prostu zabieg osoby, która odchodzi. A to gra. A to fantastycznie gra. I czasami prosty pomysł robi niesamowite wrażenie i za to dla ciebie, Sławku, i dla Bogumiła na wielkie brawa. Bardzo dziękujemy. I oczywiście dla Jacka i Kasi też jak najbardziej. Się ogromnie cieszę. Bardzo dziękujemy. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, Sławku, my oglądaliśmy ostatnio kilka razy w kinie nasz film i naliczyliśmy, że przy filmie, przy tej drodze przez Polskę, Niemcy i Szwajcarię pracowało ponad 450 osób. Tak, tak, to się tak wydaje. Bardzo tanie tak. Kino, rzeczywiście. Ponad 450 osób, jak państwo, jeżeli byliście na napisach końcowych, to możecie zobaczyć, że one są długie. One są długie. Trzy kraje zobowiązują, to też z tego wynika. Jeszcze chciałem tutaj podziękować producentom, Darkowi i Violi, bo można powiedzieć, że miałem sporą autonomię. Pracowałem z różnymi producentami, robiłem też seriale, mainstreamowe seriale, wiadomo, że to są wtedy projekty czysto producenckie. Reżyser ma odzwierciedlić jakąś wizję, przede wszystkim producenta i nabić klikalność i oglądalność. Natomiast tutaj miałem autonomię i ja za to wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Grażyna Słomka, ja chciałam tylko powiedzieć, że ten film jest przełomowy chyba będzie, mam nadzieję, tak jak dla mnie, dla widzów, ponieważ on przekracza granice pewnych emocji, które grają w zależności od tego, co oczywiście przeżywamy w życiu. Ja pomyślałam sobie, że to jest dla mnie przełomowy film a propos mojej rozmowy z siostrą. I myślę, że tu mamy bardzo dużo filmów na tym festiwalu, właśnie ojciec, syn, siostry, matka, córka. To są filmy po prostu o życiu. I ten wasz dylemat porozumienia wprawdzie mnie nie dotyczy, ale dotyczy właśnie relacji rodzinnych. To, co może być przełomowe dla każdego widza. Zastanowić się, porozmawiać, pójść za tym uczuciem, które wytworzycie na ekranie. To za to bardzo dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, ostatnie pytanie bądź pytania. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani. Małgorzata Tokarska. Ja chciałam zapytać o długą listę kaskaderów, w których scenach oni występowali. Znaczy, rozumiem, że tam była scena z koniem, tak? Ale tak jakoś nie umiem znaleźć pozostałych. Dobrze, odpowiem szybko. Tak, sceny z końmi raz. Dwa, sceny samochodowe, czyli otwierająca scena, kiedy Łucja jeździ niebezpiecznie. Czy te wszystkie samochody, które wyprzedza, to wszystko była choreografia ustalona wcześniej i wielokrotnie powtarzana. Scena, kiedy Małgorzata przejeżdża na czerwonym świetle i mało się nie zderza i wpada, prawda, na pas zieleni przed laskiem, to też kaskaderzy. No tak, tak, nazbierało się. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Pani? Nie, tyle, tak? To na koniec chciałbym zapytać, wrócić do Violi lub Darka lub Izy, filma dystrybutora, Monolit. Czy wiemy,
możemy przekazać informacje na temat dystrybucji, planów festiwalowych, międzynarodowych, krajowych? Jak będzie Droga Lęku wyglądała? No jeżeli chodzi o dystrybucję krajową, to jest z nami Mariusz Łukomski, Monolith Films. Dziękujemy, bo od pierwszego, tak naprawdę od pierwszego czytania, bo mówiliśmy dużo o tym, jak powstawała ekipa, ale to też jest część naszej ekipy. Dziękujemy, Mariusz, za wsparcie. O dystrybucji w Polsce rozmawiamy i pewnie za chwilę Monolith będzie ogłaszał, jak będzie wyglądała nasza premiera tutaj, ale już dzisiaj Państwa możemy zaprosić na Warszawski Festiwal Filmowy. Lęk jest w konkursie głównym i to jest pierwszy duży festiwal, o którym możemy mówić w tej chwili. 8 października już dzisiaj zapraszam w Warszawie. Dystrybucja, jeżeli chodzi o międzynarodową, na pewno możemy potwierdzić dystrybucję na terenie Niemiec, na terenie Szwajcarii, a pewnie za chwilę będziemy mówili dalej o tym, co się będzie działo z filmem za granicą, bo w niektórych wypadkach po prostu obowiązuje nas jeszcze tajemnica. Ale oba terytoria na pewno, również festiwalowo, za chwilę będziemy ogłaszali następne informacje. Przepraszam, to nie może być więcej. Dobrze, czekamy wystarczająco. Na razie jesteśmy usatysfakcjonowani przede wszystkim filmem. Bardzo dziękuję. To była konferencja prasowa filmu Lęk Sławomira Fabickiego. Dziękuję bardzo.